Okej, witam serdecznie moi drodzy, na dworze minus 10, a ja nagrywam materiał filmowy o uziemianiu. Chodzę sobie po ziemi i chyba nie uwierzycie, aczkolwiek jeżeli mnie znacie, to nie będziecie mieli z tym problemu. Uziemiam się właśnie w tym momencie, chodząc w gumowych butach, w temperaturze minus 10 stopni, gdy jest śnieg, a ja mimo wszystko uziemiam się. Jak to jest możliwe? Za chwilę Wam wszystko wytłumaczę i pokażę. A zacząłem od tego, że zrobiłem but uziemiający. Wystarczy jeden bucik po to, żeby się uziemiać. Oczywiście można zrobić dwa, natomiast ja miałem w tym momencie możliwości zrobienia tylko jednego buta i na tym poprzestaję w tym momencie. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał ochotę, oczywiście zawsze sobie może zrobić po prostu parę butów uziemiających i jest to najbardziej, wydaje się, logiczne i wartościowe rozwiązanie. Ale okej, to już zależy od Was. Jak zrobić wkładkę do butów? To znajdziecie film na moim kanale. Link będzie pod filmem tym. Także inne filmy o uziemieniu polecam sobie obejrzeć. Wszystko będzie pod filmem przedstawione. Odnośniki do filmów, a teraz zapraszam Was do tego, żebyście zobaczyli, jak sobie właśnie zrobiłem takiego buta uziemiającego oraz jaki jest tego efekt. Czyli za pomocą miernika sprawdzimy sobie, zrobimy sobie po prostu pomiary i będziemy widzieli, co się dzieje z miernikiem. Prąd przemienny będzie wariował, no zobaczycie zresztą, zobaczycie. Zapraszam. Dobrze, moi drodzy, więc najpierw zrobimy sobie teścik na zwykłych butach. Biorę sobie przedłużacz do ręki i biorę sobie tutaj czerwony kabelek. Czarny kabelek jest podłączony do przedłużacza, który jest podłączony do prądu, ale do uziemienia oczywiście tutaj przymocowałem sobie krokodylka. Drugi krokodylek czerwony trzymam sobie w ręce. Teraz biorę przedłużacz czerwony, taki do kosiarki, który jest podłączony również w tym momencie do prądu. I co my tu mamy? 15, bodajże około 15 V, widzimy. Ok, jestem teraz w normalnych butach, które nie uziemiają. No, 13 z hakiem. Dobrze. Puszczam kabel. No i wszystko wraca do normy. Teraz znowu biorę kabel do ręki. I przepływa przeze mnie. Jaka wartość teraz? No 10, 11, no wszystko zależy, prąd zmienny, ok, dobra. Teraz, co się stanie, kiedy założę buta uziemiającego? Nie mam skarpetki, mógłbym mieć cienką skarpetkę, aczkolwiek te buty są ocieplane, więc nie ma z tym większego problemu. I teraz tak, wartość jest 0, biorę kabel do ręki. I jak widzimy, nic się nie dzieje. Wcześniej mieliśmy wartość między 10 a 15. Teraz nie mamy nic, więc powinno się zmienić, kiedy podniosę prawą nogę do góry. Czyli stracę kontakt z ziemią. Uwaga. No i widzimy 29, 30 nawet. Ok, przykładam nogę do ziemi z butem uziemiającym. 0 do góry. Czyli mamy z jednego buta. Więc chodzimy sobie na przemiennie, co nie? Gdybyśmy mieli dwa buty uziemiające, jesteśmy cały czas w uziemieniu. Teraz, kiedy będę szedł, no to będę miał raz uziemienie, raz nie będę miał uziemienia. Natomiast, jeżeli wyjdę w tych butach i sobie po prostu stanę, okej, jeżeli w tych butach sobie po prostu stanę i będę sobie stał przez kilka minut, no to po prostu cały czas się uziemia. Moi drodzy, but wykonany oczywiście metodą chałupniczą w szybkim tempie, więc kwestia dopracowania i taką parę butów sobie zrobię w najbliższych dniach. Natomiast chciałbym podziękować z tego miejsca Andrzejowi Kawce, bo prawdopodobnie o mnie wspominał w jednym z materiałów na kanale ATVB. I on mnie natchnął, po prostu ten materiał zmobilizował mnie do tego, żebym zrobił te buty, o których myślałem zresztą już bardzo dawno temu. I jest to świetna rzecz,
żeby niezależnie od pory roku, no właśnie się uziemiać. Właśnie się uziemiasz. Jest to metoda, jeżeli chodzi o te buty, dobra, no właśnie gdzieś na trawie, gdzieś w pobliżu, nie chodząc w takich butach, ponieważ mogą być niebezpieczne, można się poślizgnąć na nich i nie byłoby to bardzo, myślę, wskazane. Natomiast też no, w pogodę, kiedy mogą pioruny walić, to też takich butów lepiej nie zakładać. Natomiast chociażby w taką porę, rano, w południe, wieczorem, wyjść sobie troszeczkę do ogródka, czy przed blok, troszeczkę sobie pospacerować, postać na ziemi, na trawie i mamy uziemienie. A naprawdę w butach jest ciepło, nawet nie mając skarpetek. Natomiast tak jak pokazywałem na jednym z materiałów, cienkie skarpetki jak najbardziej mogą być, też się uziemimy. A jak zrobić wkładki takie do butów, również znajdziecie na moim kanale, odnośniki będą zresztą pod tym filmem. Polecam się zainteresować i przemyśleć. Nie namawiam do niczego. Nie polecam, zastanówcie się. Jeżeli to do Was przemawia, no to warto się nad tym po prostu pochylić. A jeśli nie, to miłego oglądania mimo wszystko. Zmarzłem, ale to nie jest... Uziemiam się cały czas. Uziemiam się. Wow. Ekstremalne warunki. Teraz kilka godzin montażu i zapraszam Was dzisiaj z niedziela. Mam nadzieję, że uda mi się to zmontować do wieczora i Wam przedstawić. Wybaczcie za to chałupnictwo, ale naprawdę chciałem szybko sprawdzić po prostu, czy tego typu buty będą działały. Jak się okazuje, jak najbardziej działają. Jestem przeszczęśliwy. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Do kolejnego materiału. Cześć.